Witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dziś rozpoczynamy sezon usługowy. Na razie usługowy. Dzisiaj na usługach. I dopiero będziemy gdzieś koło wtorku robić siano u siebie. Koło wtorku. Na razie usługi. Dobra. Tutaj kresa przesmarowana. Zobaczymy, jak to dzisiaj będzie szło po zimie. Pierwsze testy. Pierwsze testy po zimie. Zobaczymy. Tutaj mam ile. A tam niedużo usług, to w dwóch działkach to ile będzie z 30 balotów, ale zawsze parę groszy. Tam nawet nie wiem, ile w tym roku bierzemy jeszcze. Tylko nie no, 15 będzie trzeba brać, siatka droga. Dobra. To sobie z balotami jedzie wywieź. Kresa wczoraj przesmarowana, uszykowana, olej wlane, będzie, powinna iść, całą ładnie ją przesmarowałem. O, tutaj jest jedna działka też, którą będę presował. O, rzekł, najgorszą godzinę 15 się wbiłem, masakra. No, siatka jest, dołożyłem na nowo, wciąłem ją, bo mówię, że mi się tam nic się nie działo z siatką, problemu z siatką, dlatego no zobaczymy, jak to będzie szło. Dużo nie ma, ruszamy za chwilę, wynagram pierwszy wyjazd, rozpoczęcie sezonu. Dobra, podbierak trzyma, bo go nie zamykałem zaworu, ci mówię, a nie chcę się. Dobra, tu ustawienia mam na sianu. Dobra, włączę się do was, jak już będę presował. Tutaj tak, jadę, bo jestem, mówię, przy okazji zajadę jeszcze na owiec, nam zobaczyć, tam był ten, co późno siałem. Tu możecie kukurydę, otworzy szybę nawet. O, kukurydza, ładnie rośnie. Elegancka, na łąkach, kurde, cudo. Kukurydza do pryskania. Od poniedziałku, dzisiaj jest to 26 maja, piątek, 15:30, od poniedziałku ruszamy z opryskami na kukurydzę, na chwasty, bo już, mówię, wypada, już pokazały się, to już można jechać. Dobra. Włączę się już na owców, pokażę wam owiec przy okazji. No i mamy owiec siany 26 kwietnia. Nie, czy 8. No tam, dobra, już te dwa dni w tą czy w tą. No chyba nawet 28. Śliczny, ładny, gęściutki, roślin jest. Ładnie. Pryskaliśmy go już na chwasty. No, tak to się, tak się ładnie prezentuje. Śliczny, tak naprawdę, naprawdę śliczny. No i tu New Hollandzik z pędzikiem. Ładny owiec. Będzie sypał. Tylko żeby pogoda, bo na razie deszczów nie zapowiadają, ani nie możemy sypnąć nawozu nawet pod niego, bo już powinien już dostać w skrócie. Dobra, tędy przyjadę, dobra. No, powinien dostać nawozu, a nie pada, no tylko go przypalimy. Na razie nie ma co, musimy czekać na deszcz. A zapowiadają, może kiedyś wreszcie popada. Dobra, widzimy się, jak już będę na łące. Dobra, gdybym zobaczył na owsie, przy okazji tutaj mamy trawę skoszoną. Siano, a to dopiero mówię. Poniedziałek, wtorek, środa. No, wtorek, środa, najprędzej. Tu nieszczęsny mostek, gdzie utopiliśmy piszona. Ja. W ogóle są na tym mostku najczęściej straty. Tutaj z tej łąki, jak wyjeżdżamy. Raz obaliliśmy piszona i obaliłem prynarkę 2 lata temu. Więc no, powiem tak, ogólnie traw nie ma. Nie ma traw, nie ukrywam. Nie ukrywam, bo nie ma traw.
o... Nie ma. Niby nawozy dostały obornika, ale czy są trawy, no bym nie powiedział, bo nie ma. Choć to dopiero wczesna pora, my tak kosimy zawsze po 15 trawa, to też jest inaczej. No ale nawet według o tej porze powinny być lepsze trawy niż są teraz. Taka prawda. No. Prawda, że co z tamtej strony. Ła, włączy napęd. Bo nie wiem jak to już dawno. O, a gdzie to sucho jest jak pieprz. Dobra. Dobra, bałek mam włączony. Dobra. Otworzę szybę. Zobaczymy. O, pierwsze wyzwanie. Uruchomienie. No wielkich pokosów nie ma. Możecie to sami zobaczyć. No nie ma, ale... Muszę zobaczyć trochę chyba za głęboko. Za nisko podbierak mam. Zobaczymy, pociągnie siatkę. Czy będę musiał skręcić ją. Nie, jest dobrze. Czym jakiego balota wyrzuciła, czy kapelusz jakiś, czy coś? Ładny balot. O, elegancki balocik. To super, to mnie cieszy. Do ludzi siatkę mam. Dobra już. Zaraz wyjdę, skręcę ją. Bo ją trochę popuściłem, bo mówię, żeby mi ładnie łykała. Ale mówię, chyba mam za głęboko, za nisko podbierak. Tylko dziurawa łąka, to nie ma co się śpieszyć ogółem. No, o, balociki ładne wychodzą. O, no, będą z 6, z 8 balotów, no. Chyba nawet środkowe są trochę większe. Powiem tak, żeby mi ładnie łykała. O, łyka ładnie. Nie można powiedzieć, że nie. Widzicie, pierwsze waloty sezonu 2023 na wizji, na filmie. Fajnie, fajnie. Oj, tego pikania to się w sezonie też trochę nasłucham. Trochę się nasłucham. No co? Takie życie. Od 12 roku życia presuję. A 12-13 roku życia presuję. Czy to lejli? No lejli. Na sypie to tam to lekko tam trochę, ile to popresowałem. Tam, jak się uczyłem od taty, to tam ten. To dużo nie, ale jak na lejli, to trochę tam, trochę napresowałem to lejlunią. Lejlunią trochę napresowałem. Nie można powiedzieć, że nie. No. I ale trochę w prawej się dostało, jak już się od 13 roku życia się presuje. To jest, jest. Trochę. Może to mam raczej siatkę. Aha, dobra.
Dobra. Ja się włączę, jak już będę jechał na kolejną łąkę, albo już będę tam presował, nie ma co z jednej łąki wszystko nagrywać. Dobra, jestem, ledwo co, kurde się męczyłem tak z wyjechaniem, taki ruch. Dobra. Dobra, tu spresuję drugą działkę. No ile tylko jest 5 balotów może. O, ale tu dziury, pierwszy raz tu presuję. Masakra dziś tutaj. Jest masakra, tam było z wyjechaniem. Męczyłem się tak, że masakra. Dobra. Zaraz wypadnę z kabiny. Naprawdę. O, tu nawet 5 balotów nie będzie. A, dobra. Ale uruchomienie było, było. Tam zawsze parę groszy wpadnie na siatkę. Dobra, w tym filmie to już będzie na tyle. Dziękuję za oglądanie. I co? Do następnych filmów. Też na pewno trzyma. Na razie i cześć.